Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie premierze, w swoim wystąpieniu wspomniał pan o Muzeum Piaśnickim w Wejherowie. Chciałbym tylko dodać, że o tę willę pana doktora Panka zabiegało także Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka, które jestem współzałożycielem. Od 25 lat prowadzimy działalność polegającą na upamiętnianiu bohaterów Pomorzan, Polaków, którzy zostali zamordowani w Lasach Piaśnickich. Uważam, że równie dobrze kwestie dotyczące prowadzenia tej jednostki kultury pod nazwą Muzeum Piaśnickie w Wejherowie mogłyby podjąć także Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka. Jest nas 250 osób, ludzi zaangażowanych, są to przedstawiciele rodzin zamordowanych Polaków i Kaszubów w Lasach Piaśnickich. Nie zawłaszczajcie wszystkiego pod siebie. Myślę, że są też inne organizacje godne prowadzenia tego typu placówek, które mogą tą politykę historyczną... Kto wam bronił kupić tą willę i zrobić muzeum, panie pośle? Kto wam bronił? Panie premierze, ja zwracam uwagę, że również rodzina Piaśnicka zabiegała o ten obiekt. Dziękuję.